jeden cylinder, 75 koni i nazwa, która przywołuje na myśl od razu meble z Ikei. Nowa Husqvarna Swartpilen 701. Sama się urwała, to nie ja. Swartpilen 701 to szalenie zabawowy motocykl. Trochę jak Duke 690, ale według mnie ze znacznie fajniejszą pozycją za kierownicą, no i wystrojony w taki elegancki i modny garniturek. Zobaczmy, co mamy tutaj na pokładzie. Klamki, hamulca i sprzęgła, regulowane. Regulowane jest też to przednie zawieszenie WP. Hamulce Brembo. W standardzie dostajemy quick shifter działający w górę i w dół, rama chromowo-molibdenowa, motocykl na sucho waży poniżej 160 kg. W zbiorniku paliwa mieści się, no nie za dużo, bo 12 litrów. Kanapa, chociaż wygląda na jednoosobową z nakładką. To jest dwuosobowa, to wcale nie jest nakładka. To jest siedzenie dla pasażera, choć dość twarde. Na pokładzie oczywiście dostajemy troszeczkę podstawowej elektroniki. Jest ABS, którego nie da się w żaden sposób wyłączyć, no chyba że przy użyciu specjalnych trików. Jest też kontrola trakcji, którą akurat wyłączyć można. I to bardzo łatwo, używając tego przycisku tutaj i przytrzymując go przez 3 sekundy. Hehehehe.